Daveson, pora ponownie wznowić nasz tajny biznes w Minecraft. Ja że znowu będę tak bogaty, i ty zresztą też. No jasne, że tak. To jest piękne, że możemy w tak krótkim czasie tak perfekcyjnie wzbogacić się na tak pięknym serwerze jak Palionowo. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, jest ze mną dzisiaj oczywiście Daveson, szef Daveson, z którym będzie otwierany kolejny fajny biznes. Witam bardzo serdecznie, oczywiście podanie ręki prezesa, ręka prezesa podana tutaj, pum. O, super podana ręka prezesa. Przybijamy mocne piątki. No, mocne to są totalnie mocne piątki, jak się ćwiczy to już w ogóle. Dobra, w każdym razie Daveson, to jest miejsce naszego przyszłego tajnego biznesu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, który był na kanale dzisiaj u Dave'a, to zapraszam do niego, link oczywiście jest w opisie, tam możecie obczaić. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy rozwijać ten tajny biznes. Dave zdradził mi tajny plan, który mamy tutaj a propos tego, żeby znowu wzbogacić. Nie wiem, czy pamiętacie. No, myślę, że wśród was mogą być osoby, które takie rzeczy pamiętają, że kiedyś tutaj na Palionowie, znaczy nie na tej Palionowie, ale na pierwszym Palionowie było coś takiego jak tajny biznes. Nielegalny tajny biznes Minecraft. I oczywiście, no to był najlepszy tajny biznes, jaki kiedykolwiek powstał. I mieliśmy próbę wrócenia do niego, ale ta próba się nie udała, no niestety. Ale teraz... To jest ten moment, w którym no, ja widzę potencjał i to duży na osiągnięcie takiego sukcesu. Tu jakiś czas temu wam pokazywałem, nie wiem, 2 dni temu to było, pokazywałem wam, jak zrobiliśmy tutaj tą tajną bazę właśnie pod tym villagerem. No to jest przecież idealne miejsce na coś takiego, na jakiś nielegalny biznes pod tym. Lepszego nie mogło być, tylko Daveson. Ja sobie powiem, kurde, nie spodziewałem się, że będziemy mieli tak dobre miejsce, tu jest już winda zrobiona, spad, tak, wszystko. To jest wszystko. Teraz już trzeba tylko dokończyć, to zrobić, zasieć, co to było, co to trzeba było zrobić? Trzcina cukrowa, stary, ale ja bym tutaj jeszcze przekonwertował stary villagerów, już no, po prostu będzie trzeba, będzie trzeba ogarnąć sobie jakichś niewolników tutaj. Wszystko tutaj, stary, to będzie taki biznes, jeszcze podki możemy tu kraftować, stary, wszystko. Tak, to będziemy niezniszczalni, stary. Ja wiesz, co proponuję, żebyśmy też zainwestowali sobie w zbroję, bo widzisz, mamy diamentowe, ale diamentowe może mieć każdy, ale jakiej zbroi nie może mieć każdy? No netherite'owej. Netherite'owa to jest coś, co musi być. A ja nie widzę po prostu, nie widzę tego, nie widzę możliwości, żeby szef nie miał takiej zbroi. Szef... Dobra, to brzmi, ogarniemy to. Szef brzmi jak synonim słowa najlepsze. Po prostu. Tak. To jest słowa zwycięstwa najlepsze. Więc musi to być. Ja bym, wiesz co, jeszcze chętnie zrobił. Poszedł pobajerować też szeryfa, bo on, no to jest syn Paliona. No nie ukrywajmy, no nie jest zbyt inteligentny. No można mu mówić wiele. Więc stary, ja bym tutaj mówię, że jakąś tam gadkę, szmatkę sprzedał. I po prostu na luzie wtedy możemy rozkręcać pierwszą. Możemy wszystko, tylko oj, czekaj, bo naszła mnie teraz myśl taka. Czekaj, ale musimy się skupić, musimy na moment przestać, aż tutaj cokolwiek robić. Tylko tu jest tak ciemno strasznie, masakra, czekaj, stanę tu, bo tu jest głośno. Sprawa jest taka. Co jeżeli przypadkowo zdarzyłoby się tak, że faktycznie syn Paliona by nas zamknął w więzieniu? Co wtedy? Ja stary. Myślę, że to wcale nie musi być takie, bo naszedł mi teraz pomysł do głowy. Co jakby ten tajny biznes połączyć z celami w więzieniu, tak żebyśmy mogli, będąc w więzieniu, dalej prowadzić biznes, udając, że jesteśmy więźniami dalej. To by było... Właśnie, przecież... ale przecież ty budowałeś szeryfa. No budowałem, przecież... ja dokładnie wiem, co tam jest i moglibyśmy zrobić podkop specjalny, który byłby idealnie pomiędzy... Chodź. To jest nawet... To trzeba wymierzyć, trzeba zrobić, stary. Tak, czekaj. Tylko uwaga na szeryfa. Nie, nawet możemy z nim pogadać. Powiem mu, że ja jako projektant tamtego budynku, ja muszę zobaczyć, czy wszystko dobrze śmiga. I w ten sposób będziemy mogli sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Kliknąłeś? O, dobra. Guzik, dobra. To jest idealne miejsce. Jeszcze mamy tak perfekcyjnie blisko obok szeryfa. Jak to mówią, najciemniej pod latarnią. Najciemniej pod latarnią. Dobra, uwaga, wchodzimy. Halo! Halo, to jest serwis i spółka. Przyszliśmy sprawdzić, jak się, w jakim stanie jest więzienie, bo ja je budowałem i miałem po tygodniu od zbudowania sprawdzić, jak wygląda stan. Co? Źle to zrobiłeś, patrz, to trzeba było tak zrobić, czekaj, patrz, czekaj. No. Daj mi to zrobić. Dzień dobry, Sanepid. Przyszedłem po prostu zamknąć ten lokal, jeżeli mnie wpuścisz na dół, zamykam lokal. Z tej strony Sanepid. Proszę się posłuchać. Dobrze. Nie, Sanepid, musimy sprawdzić. Ale nie, przepraszam. Nie, to jest podobno wilgoć, więc mnie nie denerwuj, bo jak jest wilgoć, to nie może być w takich warunkach, tu rozumiesz? Więc wypadł stąd. Szeryfie, bo my musimy tu przeprowadzić specjalne odkażanie i nie możesz tutaj być. Nie możesz tu być, bo to jest szkodliwe. Proszę czekać na górze. Dobra. Czekaj, patrz, ja tu zrobię jedną rzecz tylko.
Dobra, czekaj, zamknę te drzwi, żeby on tu nie mógł wejść. Chociaż, czekaj, z jeden cześć, minus. Cześć. Dalej można. Czekaj, muszę tu zamurować z tej strony. Tak, no. Tak, dobra, no, teraz już jest strzelnie. Dobra, stary, i teraz patrz, jak wygląda sytuacja, jak to zaprojektowałem. Wejdź do tamtej celi, do tamtej. Ja wejdę do tej. Do tu? Dobra. Tak, i teraz patrz. W tym miejscu, widzisz? No. Tu wystarczy się wkopać na dół. To jest miejsce, które jest zasłonięte. Nikt go nie będzie widział stamtąd. Faktycznie, a będziemy mogli w ten sposób tutaj perfekcyjnie przechodzić i wchodzić do tajnego biznesu. I tu tędy trzeba to połączyć. Tylko czekaj, musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Musisz zapisać, kordy, które ci podam teraz. Dobra, okej. Jesteś gotów? Minus, minus 320. Tak. 55. I minus 239. Dobra, jest zapisane, ser, jest zapisane. To jest po to, żebyśmy mogli do tego miejsca perfekcyjnie się dostać stamtąd i to idealnie wymierzyć, ponieważ ja to teraz tutaj z tej strony zamykam, tak żeby nikt się nie spodziewał tego. Dobra. I tu stary, będziemy musieli tylko... Wiesz co zrobimy? O, wiem co zrobimy! Powiedz, że masz drewno! Czekaj, stary, nie mam teraz przy sobie, czekaj muszę skoczyć do góry. Wiesz co, możemy... Ale nie. Wiesz co, mam pomysł. No, no właśnie tu jest drewienko teoretycznie. A co chcesz zrobić, stary drewno? Czekaj, bo to a nie, dobra, czekaj, stary. Bo na górze jest sporo drewna. Czekaj, kurde, no, bo te drzwi... Ja zejdę, bo ja potrzebuję jedną rzecz. Dobra, nie. Dzień dobry. Chwila, przerwa na papierosa. Musimy dychnąć trochę. Proszę tam nie schodzić na dół, bo tam skażony teren jest bardzo. Zaraz przyjdziemy. Nie, zobaczy pan dopiero jak się zakończy. Nie można tam zejść, bo tam są robaki i wirusy. Dobra, czekaj, musimy zabrać jakieś... Wziąć kwarantannę? No właśnie, to siedzi tutaj. Dokładnie. Dobra, wiesz co, czekaj, wejdę tu gdzieś z tyłu, wezmę jakieś drewno. Weź drewno, bo nas podsłuchuje ten frajer. Weź, stary, weź tak, weź trochę drewna. Czekaj, dobra, dalej to wezmę. Nie, po co ci drewno, stary, ale dobra. Nie, czekaj, już ci pokazuję, po co mi drewno. Dobra, widzę, że tutaj zrobiłeś sobie deseczki crafting slopów. Dobra. Co mi zademonstrujesz, stary? Dobra, zapraszam, wracamy z powrotem. Okay. Wracamy. Nie wiem, nie wiem. Dobrze, dzień dobry, proszę nas puścić. Proszę nie schodzić na dół, to jest bardzo ważne. Uwaga! Bo to jest szkodliwe. Warning! Tu, proszę, tak, właśnie. Wirus! Warning. Na dole! Są roboty są przeprowadzane, proszę nam nie przeszkadzać tam na dole teraz. Wirus na dole, proszę spojrzeć. Proszę tam nie wchodzić. Dobra. Proszę siedzieć i się nie odzywać. Idę do siebie. Chodź. I patrz. Do bezpieczeństwa, dobra. Patrz to. Klapę! Klapa! Ha, ha, ha! I zejście na dół, stary. Idealna sprawa. Albo nawet możemy, wiesz co zrobić? No. O kurczę, ale to jest już fest potężny pomysł. Zamurować też to, zrobić tak, ale to znaczy tego by nie było i teraz tu, tego też mogą mnie zauważyć. Coś takiego i teraz jak tu wejdziemy, zamkniemy to, to tu możemy się przekopać w ten sposób, czekaj. Tak, faktycznie. I iść w bok. Chodź tu do mnie. Patrz, idealne przejście, No nie ma szans, żeby ktoś to wykrył. Nie ma szans, z dwóch stron, z drugiej strony też ustawiamy, czekaj, to się otwiera w tą stronę? W tą stronę się otwiera, też tak samo dam, żeby to wyglądało identycznie. I teraz tu z góry zamykam to. Stary, ale mam wrażenie, że to będzie widać, stary, weź to jakoś. Nie, stary, ale to widać tylko jak my tu jesteśmy. Wyjdź tu. Tu zamknięte są drzwi. Nie widać tego, stary, tam, nie ma szans. Nie zobaczy stary, tego nikt stąd. Oby musieliby wejść do celi, żeby to zobaczyć. Dobra, to w sumie można ci zaufać, stary, ale ja bym to jeszcze jakoś, stary, to trzeba będzie dopracować, stary. No to wiesz co można jeszcze zrobić? Można jeszcze wziąć sztandar i tutaj dać sztandary, póki jeszcze nie jesteśmy więźniami. Właśnie, no, albo stary, no ogólnie jakieś stary tutaj... Oj, kurde, to może niekoniecznie. Albo wiesz co, stary, patrz. Już lepiej? Ej, no bo, kurde, ale żeby tam się dało wejść też, nie? Stary, ja mam stary lepszy pomysł chyba. Dobra, no co? Ja cię walę, czekaj stary, czekaj stary, patrz. Tam będzie, patrz co stary wykminuje chyba teraz, czekaj. Patrz, tylko będziemy potrzebować jeden stary takie ten, czekaj. Tylko jeżeli tam dasz łóżko, to będziemy mogli tam iść tylko w nocy. No właśnie, ale stary, no ale to będzie idealna podpucha, stary, w sensie, no, wiesz, no niby teoretycznie tylko w nocy, nie? Ale stary, pomyśl o tym, że będziemy przez to ustawieni, stary, bo nikt nic nie będzie podejrzewać, stary, to jest ustawienie sobie tego życia, też niby tak, no. Stary, czekaj. Kurde, przecież, ale dlaczego ty się nie stawiasz? Czekaj. Myślisz, że ktoś tutaj... O kurde, czekaj. O, bo mamy problem. Nie. Czekaj, nie da się... Wyrzucał łóżko, masz. Czekaj, no widzisz, ten pomysł chyba nie specjalnie działa.
kurde! Zostawiam punkt do zadania! Nie! No chyba dobra. Nie, się nie uda. O kurde, o kurde, czekaj. O kurde, stary, dobra, tutaj wyleć to. Dobra, dobra, stary, na razie zostawmy to tak, jak było, po bożemu. No, ale ogólnie trzeba to będzie stary tu przekminić, dobra. O, dzień dobry, się wszystko jest zrobione. Proszę tu nie schodzić, jak tutaj jest ten. Nie, ale nie, ale w sumie wydaje mi się, że panie kapitanie, już tutaj chyba ukończyliśmy dezynfekcję każdego miejsca. Myślisz, że już jest końcówka? Dobra, no chyba. Tak, dobrze, już otwieram. Otwieram te drzwi. Nie, ale proszę jeszcze nie wchodzić do celi przez 24 godziny, ponieważ tam może być jeszcze robaki i skorzony teren. No tam nie. Dobra. Tak widać wszystko stąd, że wszystko jest okej. Musieliśmy też zamurować tutaj to przejście. Żeby tutaj nie było takich różnych. O, ale jest już wszystko okej, jest wszystko. Wszystko jest cacy, wszystko już jest idealnie. Jest skończone. Dobrze, tak więc. Powiem, ja ogólnie przepraszam za te negatywne słowa w stosunku do pana Syrypa. Jest mi bardzo, bardzo przykre. Mi też tak nie wypadało, ja bardzo się cieszę, że tak, się możemy pogodzić. Proszę zamknąć jak najszybciej tego kloca, bo on jest podejrzany. On jest podejrzany. On robi tu dziwne przekręty, ja się nie zgadzam z tym, co tam się dzieje. Proszę uważać na zdrówko, Artur, nie morgarze. Dziękuję bardzo. Tak, dokładnie. Dobrze, to do zobaczenia, trzym się. Cześć, trzymaj się, mordeczko moja. Dobra. Jest idealnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Sprawa, stary, zaraz zbieram. Ja tu już stary zbieram trzcinę, my jutro mamy taki biznes, że to jest. No to prawda, w sumie to prawda, trzeba zbierać. Patrz, ja ci jedną rzecz jeszcze chcę pokazać. Mam bezpośrednie dojście do kloca, także możemy go wrabiać jak chcemy, patrz. Tu jest jego dom, ale patrz, wchodzisz do wody. Okej. I tu. Co? Zapraszam. Zapraszam tutaj, to jest... Musisz tak płynąć i się wbić, o. Zapraszam. Zapraszam, bo tutaj to jest perfekcyjne miejsce. Tutaj mamy taki wygląd, że możemy chłopie wszystko wmówić stąd. Patrz. Ja wale stary, co ty kurde przekminiłeś tu? Patrz, jesteśmy pod jego wyrem. Wszystko tu mamy, Co ty gadasz, jakie to jest w ogóle genialne. Wszystko, masz wgląd na wszystko, więc po prostu... Co będę mówił? No po prostu jesteśmy najlepsi w te klocki i tyle. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam do Dave'a, zapraszam do syna Paliona, zapraszam do wszystkich osób, które są na Palionowie. Trzymajcie się, na razie. Hello. Pa, pa!